Siema, siema, jestem Rajol Jeep, to jest skończenik z naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną jest Krzysztof. Siemano. Siemano, są też widzowie na czacie, siemanko wszystkim, to jest Grązny. No i słuchajcie, dzisiaj mamy fajną akcję, bo będziemy robić sobie... co będziemy robić, Krzysztof? Powiedz może. Tak, nie no, będziemy ten żniwować sobie, jakąś kukurydzkę albo coś tego, może. No, kiszonkę robimy normalnie, tak, ale tak, o to chodzi. To co, Krzysiek, wiesz co, jak w sumie ty możesz jechać już na pole, sieczkarnią, bo ja skoczę się ludzko w jedno miejsce, wam pokażę coś, bo okazało się, że mamy tylko jedną przyczepę całą tego owsa nakoszonego. Tutaj proszę bardzo. Więc nie chcemy tego nigdzie ładować, bo to bez sensu. Po prostu jest tego na tyle mało, na tyle dużo, że można to fajnie zarobić z tego, a na tyle mało, że nie macie tego przechowywać. Więc po prostu pojedziemy sobie to sprzedać na naszym, do naszego PGR-u. Widzę, że zajebiście przygód. Wygląda jak jest ten, bez paliwa. A to jak jest bez paliwa, to się przygotuje paliwo, nie? Że to ten. Ogarnąć paliwo, nie? No ale to zanim ty dojedziesz, to będę jeszcze tankował go. A to spoko, to jeszcze możesz mieć prezentora i pojechać na pole drugim zestawem, nie? Przecież. No, bo tam jeszcze, żeby zjechał sobie z torem, nie? Bo ludzko ogólnie robimy taką akcję dzisiaj, że ruszamy sobie na kukurydzę. To jeszcze jak widzicie, ogólnie mam już powałowaną łąkę, więc też będziemy niedługo tutaj tym się zajmować prasowaniem tego. No, ale to nie na dzisiaj na pewno. Więc tak, wygląda sprawa tak, że jedna osoba będzie jeździła dwoma zestawami, dokładnie tak, dwoma, nie jednym, bo będą zapięte po prostu dwa, żeby jedna osoba nie stała cały czas. Wiecie, jak się jedzie jedną przyczepą, to raz ciężej się wyrobić w zakrętach, dwa, że dłużej to schodzi, bo mi się na siebie czekać, a tak jedzie jedna osoba jednym zestawem, drugim zestawem i najpierw ładujemy jeden zestaw, potem ładujemy drugi i tak to spoko będzie wyglądało, więc myślę, że będzie to wyglądać dla was ciekawie i interesująco. Miejmy nadzieję, że to oczywiście tak też będzie. Kiedyś takie coś robiliśmy i to wyszło o wiele lepiej niż takie jeżdżenie, kiedy jeden stoi, nie? Bo mieliśmy coś takiego, że w sumie jedna osoba jak czekała, to się teleportowała do silosu i ubijała go, ale też tak trochę bez sensu, nie? No, widzą to się widzowie, więc fajnie. Ja wiem, Kasper, już pisaliście mi o tym, wszystko już wiem. Spokojnie, nawet Mikołaj był na czacie, nie? Mniejsza o to, dzisiaj mamy odcinek i lecimy, nie? O! To fajnie, jakbyście właśnie moderatorzy, to ja ogarnę ten temat, byłby super. Dobra, ja sobie to zawiniemy do skupu naszego. Ja w ogóle tak na PGR, że nawet nie wiem, czy to się sprzedaje, nie? Ostatnio wszystko sprzedaliśmy na pociągu. Tak wiesz, trochę dziwnie. Chyba tam. Ta, no, już kojarzę, tylko właśnie tak pierwszą miałem, gdzie to się sprzedaje w ogóle, kurde, ale już git. O, wysypiemy sobie w tę stronę, a niech będzie w tę stronę. Nie wiem, ile będzie to kasy, ale zaraz zobaczymy. Ogólnie panele słoneczne fajnie, od godziny 14 do 15 zarobi nam prawie 200 zł, więc spoko. Jakaś tam nasza kaska dodatkowa będzie, którą się zarobi. A ile będzie za to, jak myślisz? Było chyba po 1400 z tego, co pamiętam, ale jeszcze dokładnie sprawdzę na PG, że 1425. Nie wiem. Czyli w sumie 16 koła, no to z 20 będzie, nie wiem. A ocenia środowisko to się liczy tutaj? Ej, mam 40 koła, Krzysiek, kurde, to nie są przelewki. 24,5 tysiąca. Kurde. Nawet spoko, Kaśka. Nawet spoko. Dobra, to teraz jadę tam na pole, nie? Jo. Ty chcesz pierwszy przyjechać przez, czy ja mam jechać? Dzięki. Chcesz pierwszy, czy ja mam pierwszy? Już ten. W kombajnie, siedzę już to. A, dobra, to wiesz, tak mówię, tak jak mówiłem, nie? Zrobimy sobie takie coś, że ty tam będziesz jeździł, potem się zamienimy, nie? O, to właśnie wyskawicie nowe tekstury kukurydzy, właściwie odcienia, bo sobie troszkę tę kukurydzę przyciemniłem, żeby była bardziej taka żywa, zielona i ciemniejsza, żeby to było faktycznie na kiszonkę. A zobaczcie dokładnie jaka dzisiaj, jaką mam fajną też teksturę kiszonki, bo obie jest to tam jedno, ale kiszonka naprawdę, w sensie te zrębki bardzo fajnie wyglądają, nie? Więc też tak troszkę bardziej realistycznie. A ty stoisz tam od 31, tak? No. Myślałem, że zaczniesz od asfaltu, ale dobra, to możemy pojąć od sąsiada. Tylko tak chyba pierwszy kółko dookoła robimy, nie? Czy jak? No tak. Się teraz przerazie? Tak, no może teraz przerazie, nie będzie. Możemy raz przerazie w sumie jechać, nie? To będzie fajniej, prościej, myślę nawet. I też w sumie blisko będzie do tego, do wyjazdu. Mhm. Okej, dobra, to już tu wjeżdżam. O, zestaw stoi, Krzychu, jak tu zajechał, kurde. Wiesz co, to chyba trzeba będzie trochę te krzaki powycinać. Bo my tutaj często jeździmy, często z tego korzystamy, więc wiesz.
Dobra, ja też podjeżdżam. No możesz lecieć, zaraz powinien złapać, nie? O. Nie tam jedziesz na godzinkę? Ojej, co jest, o, kurde? Sorry. Ile tam na godzinkę lecisz? Dziesię. 10. Okej. Okay. Poczekaj trochę na mnie, bo tu muszę ten. O, dobra, no. Jedź. Dawaj, no. Nie te guziki. Tylko ej, zbieraj te kukurudze, panie mijaki! Kurna! No co jest, kurde? Jedziesz z trzeciej osoby czy z pierwszej? Dobra, tylko z tym GPS-em. Nie, dobra, tylko z tym GPS-em wtedy. Co jest? Gdzie ustawiony jest. To trzeba sobie przestawić tam pod kontrol strzałką, nie? 3,5, no wiem, ale... Na początku widziałeś, że dobrze zebrała, a później... Wiesz co, może trochę wtedy namiecę, wiesz, bo tak trochę nierealistycznie to jest. O, właśnie mamy tą nową teksturę. Mi się trochę nawet bardziej pasuje niż tamta poprzednia. Więc no, fajnie wygląda. Według mnie spoczka jest taka bardziej właśnie poczechana i na zielono zrobiona, nie? Więc... młody farby, nic się nie stało. Spóźnienie normalna rzecz, też się spóźniałem kiedyś. Także spoko. O! O! Teraz to idzie. Trójkę trzeba było wbić, wiesz? A! Właśnie, my też chyba nie mówiliśmy, ale ogólnie kupiliśmy pole 33, czyli tutaj te słoneczniki jak coś. I będziemy, że ciasta łączyć w kolejny tej pola, takie trochę większe, więc git. I co, sobie gdzieś pojadę, może na drogę zawinę, dobra? Mhm. Albo może... O, dawaj, tutaj to zrobimy, ten poprzeczek? Ogarniesz? Pustuj. To byśmy musieli zawijać, tylko to byśmy mieli fajnie, nie? No, to byśmy mieli fajnie ten. Ja chyba nad idealnie będę miał zaraz przyczepę całą. Dobra, stój, mam całą. No. Ja to sobie zjadę w to miejsce. Okej, okay. A ty możesz się w sumie obrócić. I wiesz. O, no, dokładnie tak. Sorki, przeskoczę sobie. Szybko sobie przejdę. Dobra. Już jadę. Ej, przypadkiem Bolek na tym polu nie ma u siebie ten? Zrobione jakby seryjki. Tylko on tam jakoś tak ma tak, że ma chyba te pola prostsze, nie? Ja się wygładził sobie chyba tę górkę, czy mi się wydaje? Gdzieś tutaj w tych okolicach, nie? Mają to gospo. No, gdzieś tutaj za tym właśnie, tylko nie wiem czy to... Ale chyba tutaj gdzieś. No, teraz się nie spójrzę, że masz Rolexa? Nie mam Rolexa żadnego, co ty gadasz? Dobra, jedź tam, nie? Ja zaraz się tutaj obrócę. Spoko. Okej, okay. Czekaj sekundkę. Dobra. O. No ale wypasowało to w sumie jeden poprzecznik potem zrobić, nie? Tak będziemy jechać ze strony to. No. A myślę, że akurat wyjdzie fajnie, bo tam była 10 tysięcy i była jedna przyczepa. To jakby tu zrobić drugi raz, to... Kurde, chyba czekaj. Muszę bardziej to... O tak cofnąć się, nie? To tu by akurat fajnie wyszło, bo byśmy mieli w dwie strony, nie? O, dobra. Już jadę do ciebie. No dawaj. Podejdź trochę. Bo ja już się nie złamię się, nie? Wiem, bo uderzyłeś. No, sorry właśnie. Mam przyczepnik z przodu, czy nie mam? Nie mam. O, to po belce. Masz. To po belce poszło. Najgorsza robota. Się nie wyklepię. No. Dzisiaj też słowiutka. A teraz kminiaku zrobić fajną miniaturkę pod skrzynkę, bo zwykle jakoś taką fajnie łapałem sobie, a teraz jak nie mam tego... Już tak kolejny raz skrzynkę robić to słabo, nie? Ale no mówię, robimy tę skrzynkę teraz tylko dlatego, że mam fajne nowe tekstury i chciałbym to pokazać, a to odcinek będzie też jakiś długi specjalnie, wiecie. Pokażę tylko wam jakieś tam rzeczy, które robimy sobie aktualnie i tyle. Tak samo nawet nie wiem, czy będę wam pokazywać w sumie z prasowanie. Chociaż nie, prasowanie można zrobić w kolejny odcinek. Wiesz, Krzychu? Gdybyś tam sobie jeszcze pojeździł po tym rzepaku, ogarnią rzepak, nie? No. Pośle rzepak, a ja w tym czasie mógłbym poprasować coś tam też, nie? Więc... Też tak to możemy rozwiązać sytuację. Ale okay. Prasowanie czego? No słomy i siana, nie? A, no w sumie. Ty wiesz, że ja mam idealnie 50%? No i elegancko. Sekundka. Aha, bo to jest ta większa. No jo. Kurde, ale się nie obrócę tutaj, wiesz? A może się uda? Jezu, po Boże. Przepraszam serdecznie, byłem. Wszystko wygnie. Dobra, dawaj. Ja już mam nie łapię. Niech złapię i... Dobra. Licha, jedziemy. Nie wiem, czy by się jeszcze dało może trochę naprawić tego naszego złoma, ale jakoś nawet idzie. Dzisiaj był młody. Dzisiaj był konkurs na moderatora. Można było wygrać moderator jak najbardziej. Wystarczyło napisać, do którego dnia mam nagrany odcinek na zapas. Jedna osoba się pomyliła jeden dzień, ale no to już było za... Znaczy o dwa dni się pomyliła, nie? A tam był dopuszczony limit jednego dnia, więc no. Jak tak to wychodzi, że mamy tutaj co ten?
co przejazd, no to fajnie w sumie, bo wtedy... To chodzi spoko. Ja w ogóle myślę, że wiesz co, chyba czas kupić jakąś szczepę samozbierającą, nie? Do czego? No będziemy przecież podnosić, robić kiszonkę z trawy, no to po co używać New Hollanda, nie? A, można przecież zbierać, tak samo ona też będzie większa pojemnościowo, obszarze... pojemnościowo będzie większa. O, no jeszcze przysiadek walniemy, dobra? To ten, co jest pod koniec. Dobra, dobra. I akurat będzie przysiadka do ponownego 90%, nie? Mhm. O, dobra. To bierzesz się za tego, za grata, siadaj tam i jedziemy, nie? Na gorzko. Masz 100%? Ta, stówka jest idealnie, no. No dobra. Nie no, dzisiaj idealnie to wychodzi, nie? Naprawdę. Super robota. Ja sobie dwójkę włączę. A silos ten duży, o? Tak, duży sypiemy, no. Mengele? Mengele fajna jest, no. Mengele fajna. Pomyślimy, to jeszcze wiecie, nie jest na już, jeszcze mamy sporo do tego czasu, także... Wiecie. Ja się troszeczkę, nie? O, to już fajnie mam wszystko powołowane, tylko ino prasować. Także naprawdę tutaj krzychowanie roboty dwali z tym zagrabianiem. No. Więc git jest. I fajne zestawiki takie kurde, co wyjeżdżą, nie? Spoko, mi się to podoba. No, fajnie, fajnie. Już wiem, jaką miniaturkę zrobimy, wiesz? O, a ja tutaj puszczę ludzi, akurat to tam sobie wysypiesz, nie? Jo. Myślałem, jeden samochód do przepuszczenia. Krzyk już na głos powjeżdża. Okej, okay. Ja tu już też będę się powoli aplikował do ruchu. Włączam się do ruchu. Ostrzesz wszystkich. Ja przecież kierunku wskazywał normalnie, wiesz. Otwórz okno i krzyknij. Cześć, łysi się ma. Co mówisz? Otwórz okno i krzyknij? No. Jeszcze mam potwierane te okna. To krzyknij jeszcze. Ej, jakbyś w sumie chciał, to wiesz, jak możemy teraz pojechać? Za 47 tam, wiesz, tamten asfaltem, tyłem i wjechałbyś za targiem tamtą drogą, nie? To akurat wejdziesz pod te. Okej? Okay? No. No, tam jest taka droga, koło targu, żebyś pojechał. Okej. Okay. Sypiesz na tył czy jak? Na tył sypiesz, nie? Czy na bok? Nie, na lewo sypałem. Ale do lewej. To ja tam na tył wysypię. Dobra. Myślę, że mocno lepiej na tył, wiesz? Będzie lepiej to wyglądało. W sensie, no. Po prostu będziesz spał tam, gdzie pojechałeś, nie? A tak to różnie te kolizje gdzieś łapią też. Ale nie, no. Jak chodzi o teksturę, jest cudowna, naprawdę. Jest taka właśnie zieloniutka, nie? Taka ciemna zieleń. No i fajnie. Wysypana kubka. O, kurde, nieposionym. A, mieliśmy w ogóle zbierać kamyki, patrzcie. Kamyki są dalej, nie? Gdzieś też po prostu zapomnieli o tych kamykach. Znaczy ja zapomniałem, miał to zrobić, ale już mi trudno. Wiecie, że ma jeden żyje? Wiemy. Wiemy. Okej. Okay. Remont silnika by się przydał? No, myślę, że gdzieś tam trochę by się przydał. Aktualnie jedyne co planujemy remontować to 16, tylko zatora. Ale nie tak bardziej remontować, bo coś się nie zepsuło. Tylko po prostu kolor, wiesz? Trzeba go odmalować trochę. Bo ma bardzo taki kolor, taki mętny, taki poobdzierany. Niby tam gość mówi, że on mu ogarnia wszystko, ale on nie malował maski, tylko korpus sam, nie? Więc ja bym chciał trochę maskę odmalować właśnie, bo ona ma fajny taki kolor zieloniutki, tylko właśnie troszkę w inne kolory pójść, nie? Więc jakby tak pomalować go... A nie, my nie mieliśmy robić przypadkiem tego? A nie, dobra, zrezygnowaliśmy, bo byłby zbyt podobny do New Hollanda. To nie. No, ale będziemy mieli ten fajny pomysł tam jeszcze. O, jak wjechał już tutaj, kurde. Wiesz co, ja myślę, że chyba lepszym pomysłem było, żebym się teraz sypał na tą stronę, bo byśmy przyjechali, wrócili i bym się napiął po tamten, nie? Wiesz co chodzi? Nie wiem, o co chodzi, ale znaczy, sypać. Bo jak tym pojedziemy, to pojedziemy w jedną i w drugą stronę i siądę teraz do zatorka, nie? No. No to dlatego tak postawiłem, nie? Żebyś wjechał. No, dobra, git. I zatorkiem sobie zjedziemy od razu na dół, wiesz, przez sąsiada, nie? Tak. Więc fajnie, kurde, Krzysztof, imponisz mi naprawdę. Elegancka robota. Fajnie. No i co? No, naprawdę bardzo sprawnie to krzyżankę tam wychodzi. Ale no, bez kitu myślę, że tu jak mamy te 18 tysięcy, tam jest te 10, to tam... Tam tu przyczepkę mi się średnio go będzie wymienić, nie? Może nawet nie na jakąś nową, ale po prostu wymienić, bo... Bo jest trochę za mała, nie? Mapa kolejna rzecz jasna.
Kolonia. Mod, który pokazuje temperaturę i sezon. On nas tam odchabia, nie pamiętam jak się nazywa, wiesz? Info, display, coś tam. O, Krzysztof ci powiedział, info, display, coś tam. Tak właśnie, ja też w sumie nie pamiętam do końca jak to się nazywało, nie? Ale sobie jedziemy, okej. Okay. 51% mamy coś, to chyba trochę lepsza gleba, nie? No. Tak, bo na samym początku jest zielony, a tam jest inny zielony. No. Taki jaśniejszy, taki ciemniejszy. Szkoda, właśnie też zielony. Tego nie widzę, nie? Oj, tak, spoko. Ty, ale są mi tlaki słabo, bo musimy się potem przesiadać, w sensie... zostawimy sobie... przesadzkę na górze. Ale nie, to są mi gili, bo jak ty pojedziesz za torkiem, to ten... Ty, ja teraz miałem kosić. Dobra, to ja następnym razem będę. To ja pierwszy jadę teraz. Żeby się wysypać i dobra, wiesz co, pogarnąć, wiesz, okej? Okay? Nie. Też chcę pokosić. Jakie pytanie? A nie widziałem pytania. A, czy uważam, że bycie game jest fajne? To wszystko zależy od tego, od człowieka, nie? Są plusy i minusy, na pewno. No, na pewno są jakieś plusy i minusy, no, jak we wszystkim, nie? A jakie plusy, jakie minusy, to sami musicie odpowiedzieć na to pytanie. Tak, musicie po prostu bardzo, że tak powiem, wejść w to, żeby się dowiedzieć, nie? O, weź się, obyś jeszcze po przecinkach jakoś tam ogarnął, to ten, to byśmy mieli prawie fulla. Myślę, że po prostu... Jak się to ogarnić teraz? Zawróć się po prostu, nie? I kość normalnie. Okej? Mhm. Ale łamie się, chłop. Dobra, stój. Dziękuję. O, to jest teraz elegancko, zjadę za torkiem od razu, a ty zasiądziesz do 16 tam, nie? No. Zaraz. Dobra, może zrobię sobie tak. Zawrócę sobie jeszcze, dobra? Kukurydzę, ona w sumie fajnie wygląda, tylko że kukurydzę ma, jakby to powiedzieć, ściernisko po kukurydzy takiej skoszonej na ziarno, nie? A my sobie lecimy na zielono, więc też powinna być ona jakby zielona bardziej może, nie? W sumie mogłem sobie to zmienić tutaj, żeby ona była zielona. O, ja to w sumie można zrobić, że zrobię sobie zielone te łodygi. No to wtedy byłby też zielone były po kukurydzy. Jak się skosi na ziarno też, no, to też słabo w sumie. No a wcześniej tak robię kiszonkę, więc wiesz. Okej. Okay. Fajny ten zatorek, no kurde, tylko ten kolorek tak teraz strasznie mętny, nie? Ja lubię takie żywe kolory w maszynach. Więc coś na pewno nie podziałamy, żeby trochę go ożywić. Połowa pola, tu już prawie 80%, nie? Co ty gadasz tam, młody farmer? O, chyba Grim chce napisać ten, ale... O, dajesz... Ty, bo to będzie 80%, nie? Więc też tak nie full. Ale dobra, trudno, nie? Jak jest tyle, tak wychodzi, to trudno, nie? O, Ścieżkarny staje w tym miejscu, ja sobie jadę jeszcze tam, będziesz 16 jedź, nie? Za mną. Dobra. Ja tylko przysiadę i się ustawimy. Okej. Okay. Na co bez kierunku, bo to brzydko jest. Hello Mikołaj, witam. Siemano. O, cała nie wyszła przyczepka, ale trudno, znaczy zawsze całe to musimy kosić po fulla, nie? Tam, że tam wyszło, to spoko. Tu masz na lewo, tak? Jest to sobie na tył może właśnie. Na syp ustawię. Dokładnie się będzie sypać. Chyba ta zielona szybciej sypie, nie? Niż tamta. Czy ona sypie wolniej? Ta większa sypie wolniej. Aha. To większa, która jest szybciej. Czyli ta sypie szybciej, dobra. To sobie tak może gdzieś tam trochę podjedziemy. Okej. No jest to moment wysypuje. No. Rachu ciachu wysypane. No i gitarka. Fajnie. Ty już wjechałeś, czy bierzesz? Ja na podwóreczku już. A. O, to się chami nawet miniemy, wiesz, bo ja jadę ten za oborą, no. Górą tędy. Widzę. No, ale powiem ci właśnie, za to lubię tę serię, że ona jest taka...
dużo takich akcji się dzieje, co nie? Ale w ogóle zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jeżeli grasz tylko na multiplayer, nie? Że całkowicie inaczej to jest. Gdyby to się powiedzmy była jedna osoba i tak we trzech to ogarniać, znaczy nie wiem, czy byłby trochę niezbyt duży, nie za duży harmider, nie? Ale we trzech to sobie też dałoby się jakoś poprowadzić. Chyba, że jakąś inną serię, tak pomyślę. O, panie. To nie, widzę, że nie tylko ten do odmalowania będzie. Tutaj ciągnik. A właśnie, bo też ludzie mówiliście, żeby odmalować tą zasławkę, że ona lepiej wygląda, gdy jest w innych kolorach niż takie, jak ją mamy, nie? Więc bardzo możliwe właśnie, że sobie może odmalujemy, nie? Na zielono. Bo mówiliście, że czerwona fajna, ale jednak zielone to takie lepiej wygląda. Więc w sumie byśmy mieli fajne zestawy przyczep, nie? Zrobione od razu. Więc kto wie, ale może właśnie nawet tak będzie, że zrobimy sobie ją na zielono, nie? Gdzieś tam w przyszłości. Dobra, siadam sobie do sieczkarni. A te drzwi się jechałeś, tak? Cały czas? Nie, nie jechałem właśnie. A, właśnie nie. Widziałem, że na samym początku próbowałem, ale żeś okrzyczał. No bo trzeba tego przestawić, nie? Pewnie. A tak to ten. No, jest lekko do przestawienia, zaraz to ogarniemy sobie. A, bo ty miałeś pod skosem miał w ogóle ustawioną sieczkarnię. Czaisz? Nie wiem. Okej, jechałeś tam już? Poczekaj sobie, bo to jeszcze. No jestem. Dobra. Stój panie! Stój pan! Okej. Ja muszę szybciej, bo... A no tak, bo ty dalej grasz na automacie? No ale mam pod myszką jeszcze te manuale. No to tylko, że muszę się nauczyć jeszcze. W związku z tym, że jest lato, to chyba zrobię mapkę... To sobie chyba zrobię mapkę, trochę 4x spróbuję. No dobra, spróbuj, nie? Chłop skończy się wakacje, chłop, kurde, no i elegancko, muszę dwie gospy mam. Jak ja w sobie miesiąc robiłem gospę. Reszta za rok. Tak, ja to tylko na wakacje robię, nie? Ja sobie tą gospę na szpakowo robiłem też z miesiąc, nie? A i tu jest takie coś zostaje. Obijaki. Ja wiem, ale ten drzwi się lecie, bo tu była dziura, wiesz? To zaraz ogarniemy, będzie jechać w drugą stronę, to ogarniemy, okej? Okay? Ogarniemy. Zatrzymaj się, jak możesz. Jeszcze dokończę ten. Ten temacik z tej strony. No, bo tamten, coś pewnie lekutko krzywo było. Dobra, może się to odwróć, nie? Jakoś tam. Ja. Pod tego badyla tam. Pod ten rząd, co zasłonie wycięty. Się złapiemy jakoś. A wiesz co, w sumie nie, podejść normalnie, jak go złapię, to bo to trochę jeszcze pojemności ma w sobie. Więc akurat mi się starczy na tego bodyla. No w sumie ty tylko złapię wszystko co potrzeba, okej. Okay. Oj, znowu mi to... O jest, znowu mnie ciśnie. Te okularki mi cisną. Chyba bez kiedy muszę pójść do tego okulisty, żeby mi trochę je rozluźnił. Bo czasami to naprawdę kongo się robi. O, powolutku, dobra. Dobra, i gitarka. Na czekaj, się śmiejesz na ModHub? Nie wyląduje nigdy, bo Gianco totalnie... Nie rozumiem kontanek, o co chodzi. Bo ja przynajmniej piszecie jakąś taką wiadomość bez kontekstu i musicie mi opisać dokładnie sytuację, nie? Rozumiesz? O, może lekko sobie tak, o, przeszło. Dobra, i teraz jest git. Teraz fajnie zaleci. A to może ten, skończymy odcinek, to pogadamy sobie po odcinku, dobra? O tym, bo wiecie, jak to jest. Okej. 95%, jakby co? No dobra, spoko. Tylko to się zakończy. Jechać. No, zostań tam na razie i dawaj tylko jeszcze tego, nie? Dawaj jeszcze zatorka, złapiemy sobie. No, tylko żebym mógł tutaj jakoś nie wyjechać poprawnie, o. No, tu jest, zostawiam tam miejsce, jak zawróciłem trochę, nie? Więc powinien być git. Molatora? Komuś dałem? Jakiego molatora? Co to jest? Moderatora, tak? W sensie, nikomu nie dawałem moderatora dzisiaj. Moderator. Okej. O,
głowa, powiem blisko naprawdę dzisiaj grzeje jak porąbane, nie? W sensie jest tak duszno i od tego co jutro u nas ma padać tutaj w Lublinie, więc miejmy nadzieję, że trochę jednak opada, bo kurde, pogoda jest taka, że rozbiera się? No dobra. Niech będzie. No, mnie strasznie duszno, u was, znaczy mi też padało, nie? Ale u mnie to jest tragedia, nie? Jakie poruszenie na czacie nagle jest, nie? A, o to chodzi! A, okej. Nie, wiesz co, myślę, że warto się uczyć modelować, nie? Nawet jak robisz trzy modele nie najlepsze, to jednak warto. Pojedziemy teraz tam, wytniemy sobie wokół tego, starczyć miejsca? 85% ja mam. To dawaj, wytniemy się tutaj o taką. Pojedź sobie za mną, dobra? I wytniemy się ten, żeby to było miejsce potem zawracania. Poczekaj sekundkę. Dobra. Jakby co? Mhm. 5, 6, 7, 8, 9 i stop. Dobra, git. Dobra. Zatorka czy ursusa chcesz? To ja zatorka. Ja wezmę ursusa, no. Okej, dobra. Akurat stoi na tym, więc szybko sobie dojadę. I co? Zobaczymy. O, to tak. Ja sobie wyjadę wysypać, a ty w tym czasie ten. Przyjedziesz i zobaczymy jak tam wysypujesz i sobie skończę tak odcinek, nie? Mhm, tak się spokojnie z zestawy garny. O, dzięki! Dzięki, że mnie puściłeś, ale fajnie ziomeczek. Dobra, wjeżdżamy na GoSpo. Typowy live, w sensie co, jaki typowy live? Kiedy jakiś live z modelowania? Oj, nie prędko, wiesz? Chyba teraz nie prędko, teraz mało co modeluję w sumie tak naprawdę. Mam trochę przerwę od mapy zrobioną. Znaczy robię sobie przerwę od mapy, więc nie moduluję za wiele. Jest to krzyków w sumie jakby chodzi o ten, jak chodzi o wysypywanie. To może... No. Co tam się... Aha, zahaczyłem się. Może byłoby lepiej gdybyśmy... Co by tak wygięło? Kurde, go raz. Nie wiem. Poczekaj sekundkę, dobra? Gdybyśmy sypali bardziej na środek, nie? Bo teraz się rozjeździ, więc więcej środek, nie? Trochę trzeba. No to. Oj, tu mam... Łamie się, będzie łamane. Trochę to jest ciasno, powiem ci. Czasami tak... O, dobra, jakoś poszło. Ej, tam... Ciasno. Dobra, on się tutaj wysypuje. Okej. Nie, no bajunia teraz jest. Wysypanet. Dobra. Okej, bliska. Tak się pożegnamy. Dzięki za to, żeście byli. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki z naszej... Myślałem, że nagram się jak wysypujesz, ale już się wrąbałeś. No, więc dzięki za kolejne odcinki, za obejrzenie kolejnego naszego odcinka. Ty, bo ty akurat kończysz teraz. Akurat. No, idealnie się składa. Ale jaja. Więc dzięki za uwagę, do kolejnego odcinka naszej serii. Po drugą koniec, trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Pa, pa.